Witajcie w serii Hardcore History. Będę tu opisywał najznamienitszych wodzów, najbardziej hardkorowe bitwy, wojowników i wydarzenia przeszłości. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się Tadeuszowi Kościuszce, bohaterowi Polski i Ameryki. Kościuszko urodził się w 1746 roku w rodzinie szlacheckiej. Mając 19 lat wstąpił do szkoły rycerskiej założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Miała ona wychowywać młodzież w duchu patriotycznym, głównie w celach wojskowych. Wśród zajęć były m.in. fechtunek czy jazda konna, ale i filozofia, łacina czy języki obce. Mając 23 lata, Kościuszko wyjechał na stypendium do Paryża, gdzie miał studiować malarstwo. Tam szybko się ogarnął i postanowił zostać inżynierem. Powrót do Polski okazał się sporym zawodem. Zredukowana armia nie szukała nowych żołnierzy i znów musiał wracać na emigrację. Na zachodzie Europy nie było lepiej. Ostatecznie padło na Amerykę, gdzie właśnie trwała wojna o niepodległość. Przekroczenie Atlantyku nie było łatwym zadaniem. Po 2 miesiącach podróży statek wpadł w potężny sztorm, a Kościuszko wraz z ocalałymi dopłynęli do brzegu na oderwanym maszcie. Na miejscu Tadeusz zaciągnął się do amerykańskiej armii, gdzie zasłynął jako znakomity inżynier. Po 7 latach służby mianowano go generałem brygady i przyznano całkiem spore ziemie. W 1784 Kościuszko wrócił do ojczyzny. Po kilku latach w końcu udało mu się rozpocząć karierę w polskiej armii. Po ogłoszeniu Konfederacji Targowickiej i interwencji wojsk rosyjskich znów mógł się sprawdzić w praktyce, tym razem jako przywódca jednej z 3 polskich dywizji. W zamian za zasługi w trakcie inwazji odznaczono go Orderem Orła Białego. Niestety, gdy król przystąpił do Konfederacji, Kościuszko musiał emigrować. Nastąpił drugi rozbiór Polski. Wprowadzono cenzurę, kraj odcięto od zachodu, a sytuacja z dnia na dzień się pogarszała. Ktoś musiał coś zrobić i tym kimś był właśnie Kościuszko. Powrócił do Polski i 24 marca 1794 ślubował na krakowskim rynku broni Rzeczypospolitej. W Krakowie zaczęli zbierać się przyszli powstańcy, a Tadeuszowi przyznano tytuł najwyższego naczelnika Siły Zbrojnej i Narodowej. Pospolite ruszenie wybuchło nie tylko w Krakowie, ale i w Warszawie oraz Wilnie. Nowe miasta przyłączały się każdego dnia. Powieszono przywódców Targowicy, a powstańcy zaliczyli słynne zwycięstwo pod Racławicami. Niestety, mimo wielkich chęci, szala zaczęła powoli przychylać się na stronę zaborców. Po niecałych 3 miesiącach odbito Kraków i z każdym następnym miesiącem padało kolejne miasto. 16 listopada skapitulowały ostatnie oddziały powstańców, a już rok później dokonano trzeciego rozbioru Polski. Pod koniec powstania Kościuszko został ranny i trafił do niewoli. Po złożeniu przysięgi poddańczej wraz z 20 tysiącami Polaków wypuszczono go na wolność. Resztę życia spędził na emigracji. Kościuszko zmarł mając 71 lat. W swoim testamencie pisał: Panie Jefferson, proszę Pana na wypadek mojej śmierci, aby przeznaczył Pan moje pieniądze na uwolnienie tylu czarnych osób, ilu mogłoby mieć zapewnioną edukację oraz godne życie. Jak zawsze piszcie w komentarzach, kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale Hardcore History. Poza tym kliknijcie tutaj lub sprawdźcie link w opisie, by dowiedzieć się, jakiego ekwipunku używali ułani. To by było na tyle, a my widzimy...